Witam wszystkich na kanale Hetman Software. W tym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć bootowalny pendrive Windows na Waszym smartfonie z systemem Android. Problem z uruchomieniem systemu operacyjnego może pojawić się nagle i w najbardziej nieodpowiednim momencie. I jak zawsze, nie ma pod ręką bootowalnej pamięci flash, ani dysku do odzyskiwania systemu. Ale zapomnieliście, że macie w kieszeni prawie kompletny komputer w postaci smartfonu z systemem Android, który może pomóc w stworzeniu bootowalnego dysku flash, z którego można odzyskać system operacyjny do komputera. Jeśli Wasz jedynie komputer lub laptop nie uruchomi się i w związku z tym trzeba przywrócić lub ponownie zainstalować system, to wideo będzie przydatne dla Was. Pokażę Wam szczegółowo, jak stworzyć pendrive'a lub kartę pamięci Windows na Waszym urządzeniu z systemem Android. Ok, zaczynamy. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Czego potrzebujecie, aby stworzyć bootowalną pamięć flash w telefonie? Będziecie potrzebowali pendrive'a USB lub karty pamięci z odpowiednim rozmiarem. Dysk zostanie sformatowany, więc zajmiecie się zapisywaniem z niego danych, żeby nie utracić ich. Jeśli używacie pamięci flash USB, do podłączenia jej do telefonu potrzebny będzie adapter sieci OTG. Należy również naładować telefon przed rozpoczęciem procesu, ponieważ proces ten może zająć sporo czasu i jest dość energochłonny. I ostatnia rzecz, jakiej potrzebujecie, to obraz ISO systemu operacyjnego. Można go pobrać z oficjalnej strony internetowej firmy Microsoft. Obraz, którego potrzebujecie, powinien być na Waszym telefonie. Aby to zrobić, otwórzcie dowolną przeglądarkę w swoim smartfonie i wyszukajcie strony pobierającą obraz systemu operacyjnego. Polecam pobranie obrazu tylko z oficjalnej strony internetowej. Wybierzcie wydanie, potwierdźcie, określcie język produktu i potwierdźcie ponownie. Następnie należy wybrać, czy chcecie pobrać obraz 32x czy 64x, po czym natychmiast rozpocznie się pobieranie obrazu. Czekamy na zakończenie pobrania. Po pobraniu obrazu można rozpocząć tworzenie bootowalnego dysku flash. Aby zapisać obraz ISO systemu operacyjnego, pobierzcie aplikację ISO 2 USB na telefon. Jeśli to prosta darmowa aplikacja, która działa bez roota. Opis nie wskazuje wyraźnie, które obrazy są obsługiwane, ale recenzje pokazują sukces z Windows, Ubuntu i innych dystrybucji Linuxa. Tak więc, podłączamy pamięć flash do urządzenia systemem Android i uruchamiamy aplikację. W aplikacji znajdującej się naprzeciwko punktu Pick up Pendrive kliknijcie Pick i podajcie swoją pamięć flash. W polu Pick ISO File również naciśnijcie przycisk Pick i określcie ścieżkę do ostatnio pobranego obrazu ISO. Domyślnie powinien on znajdować się w folderze pobrane pliki. Jeśli dysk nie jest pusty, sprawdzicie tutaj, aby go sformatować. Teraz kliknijcie przycisk Start i poczekajcie, aż stworzenie bootowalnego dysku USB zostanie zakończony. Proces stworzenia pendrive'a trwa dość długo. Po zakończeniu tego procesu pojawi się następujący napis USB Device Removed. Tak więc, cały bootowalny dysk flash został stworzony. Teraz pozostaje podłączyć go do komputera i uruchomić z niego. A jeśli podłączycie nowo zapisany dysk do działającego systemu Windows, powie ci on, że dysk nie jest w porządku i zaproponuje jego naprawę. Nie naprawiajcie tego. Pendrive będzie już działał, a uruchomienie lub instalacja z niego jest udana. Android sformatuje dysk nietypowo dla systemu Windows, chociaż korzysta z obsługiwanego systemu plików FAT.
Jak widać, pamięć flash posiada wszystkie niezbędne elementy, a Wy możecie uruchomić napęd. Nie naprawiajcie tego. Pendrive będzie już działał, a uruchomienie lub instalacja z niego jest udana. I to wszystko. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i subskrybować nasz kanał Hetman Software. Zadawajcie pytania w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!